Dla większości z nas definicja końca świata wyczerpuje brak Wi-Fi czy prądu. Nie potrzebujemy przepowiedni Majów czy przelatujących obok Ziemi asteroid. Koniec świata jest zresztą co roku jeszcze bliżej i bliżej. NASA wspomina o roku 2135, ale biorąc pod uwagę dynamikę zjawisk katastroficznych i środowisk spiskowych, możemy doświadczać końców świata w cudzysłowie dość regularnie. Możesz wierzyć w te przepowiednie lub nie, ale brak prądu odwraca nasze życie zupełnie do góry nogami. Warto się jednak na to wszystko przygotować, nawet jeśli nie fizycznie, to chociaż mentalnie, podobnie jak na powódź, huragan czy wojnę. Nigdy nie wiesz, jak będzie świat wyglądał jutro. Chcesz dowiedzieć się, na jakie umiejętności postawić i jakie rzeczy najbardziej ci się przydadzą podczas katastrof różnego rodzaju? Zapraszam do oglądania. Posiłkujemy się dzisiaj obszernym poradnikiem Jamesa Rowlesa Jak przeżyć koniec świata? Plan na niepewne czasy. Link do książki znajduje się w opisie i polecam lekturę osobom zmartwionym w tym, w jakim kierunku zmierza świat. Bardzo rzeczowy poradnik. Definicji i przebiegów końca świata jest co najmniej kilka. Nauka ma kilka propozycji, nie każda z nich to wielka asteroida, większość wersji końca świata sprowadziliśmy na siebie sami jako cywilizacja. Oczywiście religie mają swój narracyjny twist na ten temat, ale skupmy się na tych najbardziej przyziemnych, tu i teraz. W końcu to bez znaczenia, czy szykujesz się na biblijną apokalipsę, Ragnarok, czy po prostu wojnę lub kryzys klimatyczny o światowym zasięgu. Zróbmy jeszcze jeden krok w tył. Z miejsca, w którym jesteś, dla większości koniec świata, w cudzysłowie, to brak Wi-Fi czy prądu. Nie potrzebujesz lodowych gigantów walczących z ludzkością, kiedy zabraknie zwykłej wody pitnej. Co dla ciebie będzie problemem nie do pokonania? Zrób sobie mały weekendowy eksperyment i wyłącz wodę i prąd w swoim mieszkaniu i spróbuj bez wychodzenia przeżyć z rodziną 2 dni. Spisz listę rzeczy, które brakuje i umiejętności, w jakich należałoby się podciągnąć, by sprawić, by taki survivalowy weekend był bardziej znośny. Wtedy masz już swój zalążek planu przetrwania. Podpowiem ci dzisiaj 14 punktów, które obowiązkowo powinieneś wraz z rodziną uwzględnić w swoim planie przetrwania. Pierwszy. Woda pitna to pierwszy i na pewno najważniejszy punkt całej listy. Zadbaj o pojemniki do jej magazynowania, ale też rynny i beczki do zbierania deszczówki. W przypadku braku wody w instalacji, oczyszczona woda deszczowa może nadawać się do spożycia. No właśnie, oczyszczona. Przyda się więc sprzęt do uzdatniania wody i umiejętności, jak to robić. Druga rzecz. Zapas żywności to obowiązkowy drugi punkt. Aby spokojnie przetrwać trudne czasy, należy zaopatrzyć się przynajmniej w roczny zapas jedzenia dla każdego członka rodziny. Nie musisz w tym momencie jechać do sklepu i wykupywać całych magazynów. Stopniowo zbieraj solidny zapas konserw, suchych zbóż, miodu czy soli. Zadbaj też o to, aby mieć w czym przygotowywać posiłki, gdy kuchenka gazowa czy elektryczna nie będą działać. Może zaopatrzysz się w palnik turystyczny albo kociołek do gotowania na ogniu. To może brzmieć na pierwszy rzut ucha dość paranoicznie, ale zastanów się przez chwilę, jak długo może trwać kryzys. Obecna pandemia najpewniej jeszcze będzie siać spustoszenie nie tylko w służbie zdrowia, ale we wszystkich zachowaniach społecznych. Kraje i relacje międzynarodowe są w tym kontekście jak domino. Jeśli jeden się sypnie, zaczyna wszystko stawać na głowie. W obecnym obiegu informacji wystarczy 10 godzin, by każda informacja okrążyła glob i żeby w tym czasie ludzie zdążyli spustoszyć duże i małe sklepy. Trzecia rzecz. Apteczka do pierwszej pomocy również powinna być rozszerzona o większą ilość produktów, których nie będziesz mógł uzupełnić, gdy się skończą. Warto przeanalizować, jakie zagrożenia mogą być najbardziej wówczas powszechne. Na pewno warto dołożyć kilka więcej opatrunków na oparzenia i może prosty zestaw chirurgiczny do szycia ran. Zwróć też uwagę na pewne specyficzne rynkowe powiązania, o których nie mamy na co dzień pojęcia, np. fakt, że Indie są wiodącym producentem paracetamolu na świecie. Jeśli z jakiegoś powodu przestaną go eksportować, będziemy mieli duży problem z prostymi lekami przeciwbólowymi. To jeden przykład z wielu. Oczywiście warto ukończyć też kurs pierwszej pomocy. Czwarta rzecz. Zadbaj o odpowiednią ilość środków higienicznych. Nie tylko są niezbędne do dobrego samopoczucia, ale do utrzymania zdrowia. Papier toaletowy, chusteczki higieniczne, mydło czy pasta do zębów mogą okazać się towarem na wagę złota. Pomyśl też o zagrożeniu epidemią i zaopatrz się w środki dezynfekcyjne i maseczki z filtrem N95. Piąta rzecz. Chcąc być przygotowanym na ataki chemiczne, przyda ci się na pewno plastikowa folia i taśma klejąca do uszczelniania wszystkiego. Zresztą taśma klejąca przyda się do absolutnie wszystkiego. Szósta rzecz. Już weekend bez prądu przekona cię, że musisz zaopatrzyć się w akumulatory, baterie czy generatory. Dodatkowo do użytku powinny wrócić lampy naftowe i świece. Siódma rzecz. Mając generator z silnikiem diesla, zaopatrz się w zapas paliwa.
nie tylko do generatora, ale do wszystkich sprzętów. Nie zapomnij też o nafcie do lamp. Zadbaj też o opał, czyli drewno lub węgiel. Oczywiście wszystko to w zakresie Twoich możliwości przechowywania. Mieszkając w bloku, będzie bardzo ciężko o Twój indywidualny generator i skład paliw czy węgla. Co innego, taka inwestycja wykonana w ramach współdziałania sąsiedzkiego. Wówczas nadal w kryzysie najpierw powinieneś liczyć na siebie. Ósma rzecz. Przygotuj się na pożary okolicznych zabudowań, zarośli, ale też powstałych w wyniku przypadkowego strącenia zapalonej świeczki. Dobrze jest przejść kurs przeciwpożarowy. Dodatkowo zaopatrz się w sprzęt gaśniczy oraz detektory dymu i czadu. Dziewiąta rzecz. Zadbaj o strój na każdą pogodę. Idealne będą ubrania chroniące przed deszczem, mrozem i wiatrem. Kupuj te w stonowanych, maskujących kolorach. Nigdy nie wiesz, jakie czasy nastaną. Dziesiąta rzecz. Zabezpiecz odpowiednio swój azyl w zamki i systemy antywłamaniowe. Jeśli Twoim azylem jest Twoje mieszkanie, warto pomyśleć o wytrzymałości drzwi wejściowych. Jedenasta rzecz. Kup mapy topograficzne okolicy. Google Maps może wtedy nie działać. Naucz się te mapy czytać. Dwunasta rzecz. Może zdarzyć się też, że będziesz musiał zacząć uprawiać warzywa i owoce, aby uzupełniać kończące się zapasy żywności. Zadbaj więc o narzędzia ogrodnicze, nasiona i zioła o właściwościach leczniczych. Przydadzą się też doniczki oraz, co ważne, chociaż podstawowe umiejętności dotyczące ogrodnictwa, upraw, nawożenia i pielęgnacji roślin. Własny zapas roślin czy ziół może być w kryzysie na wagę złota. 13. Pamiętaj o zwierzętach, które już posiadasz, aby zapewnić im również zapas pożywienia. Jeśli chodzi o zdobywanie pożywienia, może będziesz zmuszony do łowiectwa lub wędkowania. Warto więc zaopatrzyć się w sprzęt do tego. 14. rzecz. Ostatni punkt to rzeczy dla tak zwanego zbioru przyda się. Są to przedmioty szerokiego zastosowania. Możesz spisywać i zbierać je na bieżąco. Moje typy rzeczy powszechnego zastosowania to taśma klejąca, taśma izolacyjna, drut, gwoździe, lina, kleje do różnych powierzchni, przybory do szycia, silikon, zapas zapałek i wiele, wiele innych, których zabraknie Ci na weekendowym końcu świata. Zwróć uwagę na fakt, że współczesne czasy wymagają od wszystkich specjalizacji. Musisz być najlepszy w tym, co robisz, na przykład w finansach, w programowaniu, w grafice, w bankowości, w stomatologii, w czymkolwiek, czym się zajmujesz. Nie wystarcza Ci zatem czasu na naukę czegokolwiek innego. Nie wiesz, jak uprawiać zboże, zrobić drzem czy kiszonki, zbudować prostą konstrukcję drewnianą, czy nawet jak skutecznie rozpalić ognisko. Wszystko dzisiaj przecież można kupić w sklepie albo zobaczyć how-to na YouTubie. A co stałoby się, gdyby nagle firmy dostawcze przestały rozwozić po sklepach żywność? Przecież to zupełnie prawdopodobny scenariusz. Aktualnie wszystko produkowane jest w jednym miejscu, a dostarczane do odbiorców oddalonych o setki kilometrów. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, co stałoby się, gdyby po prostu towar przestał być dostarczany. Na przykład zima stulecia, strajki, zamach terrorystyczny, kryzys gospodarczy czy pandemia to bardzo prawdopodobne scenariusze. Nawet jeśli wydaje Ci się, że nie jest możliwe, żeby wydarzyło się coś takiego, to wystarczy spojrzeć na karty historii. Świat funkcjonuje jako jeden z wielu połączonych ze sobą mechanizmów. Nawet jeśli nie wiesz, kiedy może zawieść jeden z jego elementów, a posypie się cała konstrukcja. Zacznij od przygotowania merytorycznego. James Rawls pisze, że w sztuce przetrwania nie chodzi o sprzęt, ale o umiejętności. Książka Jak przeżyć koniec świata powinna być dla Ciebie pozytywnym impulsem do tego, by nie zwlekać, tylko pozyskać przydatne w kryzysach umiejętności, a o nich w książce jest naprawdę bardzo dużo. Będą to na przykład uprawa roślin, udzielanie pierwszej pomocy, kurs pożarnictwa, gotowanie, majsterkowanie, obsługa narzędzi nieelektrycznych, pakowanie plecaka, szycie, rozpalanie ognia i wiele, wiele innych. Weź do ręki książkę Jak przetrwać koniec świata i wraz z nią krok po kroku przygotuj się na niepewne czasy. Link w opisie. A ja dziękuję za Twoją uwagę i pamiętaj, pozostań nieprzeciętny. Cześć.